Wiedźmin to absolutnie fantastyczna gra. Przez wiele osób, w tym mnie, uważana jest za jedną z lepszych gier, jakie kiedykolwiek powstały. 8 lat temu gra zadebiutowała i przez 4 lata, 1 miesiąc i 7 dni na pecety nie otrzymywała update'ów. Aż tu nagle, 4 lata później, wychodzi jedna z większych aktualizacji, jakie wyszły kiedykolwiek do Wiedźmina. Aktualizacja Next Gen. Aktualizacja ta wprowadziła masę fantastycznych nowości, ale przede wszystkim narobiła wiele szumu. A to zapewne właśnie o to chodziło twórcom. Gra po raz kolejny dostała nowe życie, ale jednocześnie wszystko, co praktycznie zostało zbudowane przez 4 lata, runęło. Komputery, które odpalały dotąd Wiedźmina na najwyższych, nie radziły sobie nawet z odpaleniem go na najniższych. Błędy, błędy, jeszcze raz błędy. Mody przestały działać, a na dodatek dodano nowości, które każdy miał dostać, a połowie z nas, one nawet nie działały. Poradniki, fejkowe informacje, ciekawostki, nowe kanały, dodano dialogi. Nie. Przywrócono dialogi, Wiedźmin teleportuje mi się przez ścianę, ten dialog już był w 2011 roku, ale kurwa mać, w 2011 roku nie było nawet jeszcze gry! Jeden wielki młyn. Na tym etapie zacząłem się zastanawiać, czy aktualizacja Next Gen z tego powodu, że wprowadziła mnóstwo nowości i za darmo ulepszyła nam grę, z czego większość firm kazałoby sobie za to zapłacić solidną sumkę, jest aktualizacją najlepszą, czy z powodu tego całego zamieszania aktualizacją najgorszą w historii gier. Spróbuję odpowiedzieć dzisiaj właśnie na to pytanie. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo 93% z was ogląda regularnie te filmy, a nawet nie subskrybuje tego kanału, a ponadto jesteśmy o krok od 10 tysięcy. Wpadnijcie też na Twitcha, zostawcie tam followa i możecie też zajrzeć do naszego wiedźmińskiego community na Discordzie. Kiedyś będzie wiedźmińskie. Aktualizacja Next Gen była na pewno aktualizacją dla większości niespodziewaną. Redzi mogli przecież po prostu stworzyć grę na nowe konsole i tyle, a jednak postanowili dodać naprawdę wiele nowości i jest to oczywiście duży plus. Nowości było naprawdę od groma i naprawdę masa osób po raz kolejny odpaliła Wiedźmina 3, co pokazują statystyki Steama, które mówią, że w jednym momencie, chwilę po aktualizacji, grało nawet 89 tysięcy graczy. Wiedźmińskie fora po raz kolejny ożyły, ożyli też twórcy, najróżniejsi. Od graficznych mistrzów, po ciekawostkowych youtuberów. Od miesięcy uśpieni, wyszli ze swojej nory, po raz kolejny wrzucić coś ciekawego o Wiedźminie. Dla wielu twórców, aktualizacja Next Gen była pewnego rodzaju kawą, która pomogła im się obudzić. I nie tylko z oczywistych względów zarobienia kilku złotych czy złapania kilku widzów, zaczęli oni nagrywać materiały. Ale pewnie dla wielu z nich nowa dodana misja i nowości po raz kolejny przywróciły pasję do Wiedźmina, jak i do nagrywania. Ci youtuberzy wrócili, ponieważ mieli do czego, a sama gra zapewniła im naprawdę masę kontentu. Nowości graficzne, które sprawiły, że ta dobrze wyglądająca gra zaczęła wyglądać jeszcze lepiej niż miało to miejsce przed aktualizacją 4.0. De facto te nowości graficznie absolutnie świetnie wykorzystali Redzi, tworząc różnego rodzaju konkursy na najlepszy zrzut ekranu, napędzając hype i rozgłaszając nowości o Wiedźminie jeszcze dalej. Dzięki jeszcze ładniejszej grafice w Wiedźminie 3 oglądało się te filmy jeszcze przyjemniej. Albo grało się w grę jeszcze przyjemniej. O ile grać można było, bo gra na starszych komputerach działała absolutnie fatalnie. Nie da się mieć wszystkiego i jest to zdecydowanie prawda. Redzi zamiast pozwolić grać graczom na słabszym sprzęcie, ustalili, że piękno świata Wiedźmina jest dla nich ważniejsze. Czy to była decyzja słuszna? Pewnie od osoby z komputerem słabszym usłyszymy, że nie, a od osoby z komputerem lepszym, że fantastyczna. Kiedy po raz pierwszy pobierałem aktualizację Next Gen, grałem na komputerze skonstruowanym z i7-7740X za aktualnie 800 zł i karty graficznej 3070 Ti za złotych 3000. Cały komputer kosztował mnie niemałą fortunę i śmiało myślę, że mogę powiedzieć, że był on warty jakieś 6,5 tysiąca złotych, licząc tylko samo pudło. Jednak przy odpaleniu gry na ekranie komputera zobaczyłem jakieś 20 FPS-ów. Przez chwilę myślałem, że mam coś odpalone w tle, jednak była to myśl błędna.
to gra. Działała absolutnie do dupy. Po chwilowej zabawie ustawieniami udało mi się ustawić stałe 50 FPS-ów na ustawieniach średnich. Na dodatek do gry dodano tyle opcji graficznych, że nie będę ukrywał, że sam nie wiedziałem do końca co klikam. Nie tylko ja taki problem miałem i ludzie jeszcze z lepszymi komputerami od mojego potrafili również narzekać na FPS-y. Rozumiem wysokie wymagania, ale gra wymagała od razu po aktualizacji komputera dosłownie z NASA. I nie było to spowodowane wymaganiami graficznymi, a absolutnie fatalną optymalizacją. Nie ma co się oszukiwać, optymalizacja Wiedźmina to było pole, na którym twórcy chyba polegli najbardziej. Nie tylko na pecety, ale również na konsolach, gra stała się praktycznie niegrywalna. Dopiero teraz, 6 miesięcy później, większość z lokalizacji została naprawiona. Pół roku później. Przez całe to zamieszanie z optymalizacją graficzną, Redzi zapomnieli o bugach, które wyrastały po aktualizacji szybciej niż prawdziwki w letni słoneczny dzień po ulewie. Błędów było tak dużo, że gdybym miał je aktualnie wymieniać, nie chce mi się myśleć, kiedy bym skończył. Na szczęście większość z nich nie przeszkadzała jakoś bardzo w rozgrywce i były to błędy na poziomie latającego kubka czy zmieniającej kolory pajęczyny. Chociaż oczywiście zdarzały się perełki w postaci poinformuj Walacha o wykonaniu zadania, co jest chyba moim ulubionym błędem w historii wszystkich gier. Było to oczywiście zadanie główne, bez którego nie mogliśmy iść dalej i oczywiście część graczy nie mogła poinformować Avalacha o wykonaniu zadania i czekali 3 miesiące, by zagrać w Wiedźmina 3, z czego ten błąd naprawiali Redzi dwa razy, bo po pierwszej naprawie okazało się, że jednak on nie jest naprawiony. Ekipa od aktualizacji porozmawialiśmy o minusach. Został jeszcze tak naprawdę, przynajmniej dla mnie osobiście, największy plus tej całej aktualizacji. Chociaż nowe zbroje, miecze, karty do gwinta, ustawienia graficzne czy przywrócone dialogi były fantastyczne, to nic, tak naprawdę, przynajmniej dla mnie osobiście, nie przebije nowej, dodanej misji do Wiedźmina. Kiedy o tym usłyszałem po raz pierwszy, byłem przekonany, że jest to jakiś żart. Kiedy zobaczyłem miniaturkę jakiegoś filmu o właśnie tej misji, pomyślałem, że to zwykły clickbait, a kiedy zalogowałem się do gry i przyszedłem w miejsce, gdzie ta misja miała się pojawić, oniemiałem, bo to naprawdę się stało. Po niecałych 8 latach od premiery, mimo tego, że mówiono, że Jacek Rozenek miał wylew, że już prawdopodobnie nie będziemy go mogli nigdy usłyszeć jako Geralta, mimo tego, że nikt się tego nie spodziewał. Oczywiście Redzi to zapowiedzieli, że będzie nowa misja, kiedy zapowiadali Next Gena. Ale tak przed tym, nikt się tego nie spodziewał. Do gry dodano misję w cieniu Wiecznego Ognia. I misja była naprawdę świetna. Większość dodanych misji, które łączy uniwersa, łączy je w sposób idiotyczny. I łączy je w sposób niedbały. Ta misja, Netflixowe uniwersum Wiedźmina, z tym growym połączyło absolutnie wyśmienicie. Na tyle sprytnie, że gdyby nie fakt, że dobrze wiedziałem, że zbroja oraz medalion są z serialowego świata, bo niestety oglądałem ten serial, to nigdy nie zorientowałbym się, że jest to jakaś kolaboracja. Tak bardzo ta misja pasowała do tego uniwersum. Oczywiście wraz z aktualizacją przyszedł również naprawdę fajny, nowy sekret. Sekret ten był wielką zagadką i zaangażował wiele osób, które próbowało zgłębić jego tajemnicę. Ostatecznie sekret po 6 miesiącach nie został jeszcze rozwiązany i nie dowiedzieliśmy się, czym są te znaki i po co w ogóle zostały one dodane. Pewnego dnia ktoś na pewno znajdzie jakieś rozwiązanie. Wraz z aktualizacją większość modów, które do tej pory działały przez ponad 4 lata, działać przestały. A twórcy po raz kolejny albo musieli usiąść i poświęcić kolejne godziny na ich aktualizację, albo odejść w zapomnienie. A na koniec pozostała jeszcze kwestia mnie. Bo tak naprawdę gdyby nie aktualizacja Next Gen, prawdopodobnie nikt z was nie wiedziałby, że taki gościu jak ja nagrywa sobie filmy do internetu.
Swoją przygodę z Wiedźminem zacząłem naprawdę dawno temu, bo już w 2012 roku, kiedy to moja przyjaciółka, a przez chwilę nawet dziewczyna, wprowadziła mnie w ten świat, przedstawiając mi grę Wiedźmin 2. Mieliśmy się wtedy uczyć, a skończyło się, jak się zawsze kończy. W tym wypadku było to akurat granie w Wiedźmina 2 przez 3 godziny. Wspomnienia z tamtych 3 godzin miałem naprawdę świetne i kiedy to w 2015 roku gra Wiedźmin 3 wyszła na komputery, od razu usiadłem i zainstalowałem grę. Ograłem ją na komputerze z kartofli, na dosłownie 15 FPS-ach, na ustawieniach najniższych, ale wiecie co? Bawiłem się przy tej grze znakomicie. Potem kilka razy oglądałem ją przy okazji, kiedy jeden z moich ulubionych streamerów czy youtuberów ją ogrywał. I sam w 2018 roku ograłem ją po raz kolejny, już z lepszym komputerem. 25 października 2022 roku wrzuciłem też ostatni odcinek z serii Wiedźmin 3. Ta gra na tyle mnie zainspirowała, że zacząłem nagrywać o niej filmy. Zupełnie przypadkiem chwilę później dostaliśmy informację o tym, że aktualizacja zostaje dodana, a w niej nowa misja i resztę. Zapewne wiecie, co się stało. Z mojego poprzedniego spokojnego rytuału, spokojnego wrzucania filmów, nie zostało już nic. Bo nagle nowa misja, mało FPS-ów, dodano RTX-y, dodano nową Netflixową zbroję, w ogóle to dodano mnóstwo nowości, latarnie, nowe zakończenie, przywrócono dialogi. Właściwie to kiedy już renderowałem nagrany odcinek, to już pisałem scenariusz do nowego. A ekscytacja, która towarzyszyła mi, i pewnie nie tylko mi, była czymś niesamowitym. Gdyby nie ta aktualizacja, zapewne skończyłoby się na kilku filmach i pewnie poszedłbym w swoją stronę w życiu. Bo nie będę ukrywać, że Wiedźmin nie tylko przywrócił mi ekscytację do gier, ale i ekscytację do nagrywania. Zdecydowanie uważam, że aktualizacja 4.0 oraz wszystkie następne miały więcej plusów niż minusów. Ale prawda jest taka, że w każdym momencie, jeżeli chcieliśmy, czy to na Epic Stores, czy to na Steamie, czy to na GOG Galaxy, Wiedźmina na peceta mogliśmy cofnąć do poprzedniej wersji. A wszystkie dotychczasowe minusy znikały, a dotychczasowe plusy, takie jak duże zainteresowanie, youtuberzy, którzy wrócili, nowa ekscytacja, świetne misje i ciekawy sekret, jak najbardziej zostawały. I choć pewnie nie każdy mógł odpalić Wiedźmina w aktualizacji Next Gen, to zawsze mógł odpalić YouTube'a, by zobaczyć, że jego ulubiony twórca po raz kolejny nagrał coś o nowości, jaka występuje w Next Genowej aktualizacji do Wiedźmina. Poczytać komentarze, zżyć się z community i zobaczyć, jak ulubieni twórcy odkrywają dalsze sekrety najnowszej aktualizacji po raz kolejny, ciesząc się Wiedźminem, tak jak robiło się 8 lat temu. Dlatego w mojej opinii Next Genowa aktualizacja do Wiedźmina to oczywiście, że najlepsza aktualizacja, jaka wyszła w historii gier. I choć chyba w każdym odcinku opisującym nowe patche śmieję się z ekipy od aktualizacji, to ekipa od aktualizacji to naprawdę prawdziwe szefy. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Ekipa od aktualizacji, takie szefy. Weź tu wrzuć jakiegoś mema o ekipie aktualizacji na koniec. Patrz! Zrobiłem se z wędki.